Cześć, mam nadzieję, że nie trafiliście na ten filmik z jakiejś dziwnej wyszukiwarki, ale po prostu oglądacie go jako kontynuacja poprzedniego. Ale jeżeli trafiliście inaczej, to też mnie to cieszy. Zacznijmy od tego, że zmodyfikujemy nieco program Unreal Engine, silnik do tworzenia gry. Przejdźmy do rynku. Nie będziemy nic kupować oczywiście. Znajdziemy, jak każdy, lubimy, lubię promocje, więc poszukam czegoś za darmo, bo to jest uczciwa cena. Ok. Znajdźmy MetaHuman plugin. To jest dodatek, który pozwoli nam stworzyć własny, własną postać, jak tutaj widzimy. Nie tylko taką, jak tutaj jest pokazana. Musimy kupić za darmo nasz dodatek, a później zainstalować w silniku. Chwilowo wersja dostępna to jest 5.0, ale jeżeli będą się pojawiać nowsze, to będą tak samo działać, więc nie ma to znaczenia. Ja tutaj pokażę to na wersji 5.0, ale. Na 5.1 i tak dalej będzie wyglądać tak samo. Ok, uruchamiam silnik, w tym przypadku 5.03, czyli ostatnią wersję 5.0, i otwieram gry, ale tworzę najprostszy projekt, bo ten projekt jest tylko na chwilę i on posłuży nam do tego, aby skana przenieść w odpowiednie miejsce magiczne, tajemnicze. Ok, otwieramy nasz projekt i musimy dodać. Plagina odpowiedniego, aby mógł działać właśnie z MetaHumanem, czyli tym programem, który pozwoli nam stworzyć niesamowicie fajną postać. OK, wpisujemy, ponieważ pluginów jest dużo, wpisujemy tutaj w skrócie albo w całości nazwę i możemy zaznaczyć ten właśnie element. Pokazuje, że to jest element eksperymentalny. No, tak bywa, ale powiedzmy, że się zgadzamy na ten eksperyment i restartujemy silnik na nowo. Projekt włączy, włączy się ponownie, najpierw włączy, później włączy i pokaże znowu okienko z, z pluginami, które możemy wyłączyć, zamknąć, ok. Teraz plik OBJ, który wygenerowaliśmy w poprzednim odcinku, przenosimy do Content Browsera. Polecam poprzedni odcinek, jeżeli nie widzieliście. Ta twarz jest dosyć mała. Nie dlatego, że ja jestem mały, tylko po prostu skaner tak zrobił. ci Capture zrobił dosyć małą twarz, więc przeskaluję ją 100 razy będzie większa. OK. Tutaj jest warning, tylko że nie ma smoothing Group, ale to tym bym się nie martwił. To i tak będzie wygładzone jedną smoothing Groupą, więc jest jak najbardziej OK. Możemy kliknąć dwa razy, zobaczyć z każdej strony, jak wyglądam. Mniej więcej wyglądam tak, oczy nie wyszły, ale tym bym się nie przejmował, raczej nie wychodzą, a raczej nimi nie, nimi nie ruszamy, gdy się filmujemy, bo chodzi o to, żeby było wszystko nieruchome, bez żadnych reakcji. Ok, klikamy prawym gdzieś w Content Browserze i wybieramy Meta Human Identity, stworzymy naszą, yy, nasz identyfikator yy, przy pomocy twarzy. OK, nazwijmy to tak jak chcemy, aby model nazywał się MetaHumanie, i wchodzimy do środka. Tutaj wrzucamy naszą twarz. Ponieważ jest dosyć niewyraźna, to znaczy fajnie wygląda, ale jest wycieniowana, to przede wszystkim poza tym, że musimy ją na środku ustawić, to musimy też wyłączyć cieniowanie, aby było Unlit, a więc bez cienia. Dzięki czemu wszystko jest wyraźne. bo teraz zadzieje się magia. Taka średnia, później większa, ale co tam. Klikamy w sumie wszystko po kolei, co się da. OK, jest na środku. Zaznaczamy twarz, więc teraz tworzymy klatkę. Jak klatka jest zrobiona, to teraz program musi odnaleźć, gdzie są oczy, gdzie są zmarszczki mimiczne. To są te takie, które od nosa do ust się ciągną, oraz same usta. Musimy chwilę poczekać, bo. To trochę trwa. I jak widzimy, jest. Jeżeli coś źle zostało dobrane, to zawsze możemy chwycić za jakiś punkt i poprawić, ale w moim przypadku wyszło całkiem nieźle. Więc teraz możemy przenieść ten skan na model trójwymiarowy MetaHuman. To też trochę trwa, ale zaraz zobaczymy, jaki jest efekt. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak został dopasowany model do nakrzywizny naszej twarzy, naciskamy B i tutaj pojawia się twarz. Nie nasza, ale modelu 3D, który zaraz będziemy modyfikować. Ok, możemy zobaczyć jak wygląda, możemy też nałożyć naszą twarz na ten model i zobaczyć, że faktycznie, no jak nie patrzeć, pasuje. Zaraz zobaczycie. Jako tako, no wiadomo, że tam głowa nie była cała, ale resztę sobie poradził. Korzystając z krzywizny stworzył naszą twarz. Okej, okay. zostało nam tylko dodanie ciała, możemy sobie dodać grube ciało, yy, chude belczyste, też wybieramy płeć. Zawsze później można skorygować. Ok, teraz eksportujemy wszystko do internetu. Czekamy chwilę dłuższą chwilę. I jeżeli pojawi się informacja, że zostało dodane do serwera, to możemy to wszystko pozamykać i przejść na stronę internetową. Przy okazji polecam cały mój kanał, który tutaj możecie zobaczyć. Możecie zobaczyć, jak ziewał na przykład. To znaczy, nie ja, tylko ta moja postać. Ok, przechodzimy do strony Meta Human Creator i uruchamiamy kreatora. Musimy też na niego poczekać, nie zawsze jest dostępny od razu. No i jak widzimy, to są moi studenci, ich zostawię w spokoju inaczej niż na zajęciach. No i przejdźmy do nas. Zatrzymajmy animację i dalszy ciąg w następnym odcinku. Zmaksymalizujmy obraz i hej, lecimy. Polecam zasubskrybować i polubić mój filmik. Nawet jakby nie był fajny, to zawsze dajcie rękę do góry, to będę wiedział, że się podobał lub nie podobał.